Zatem oficjalnie witam. Mamy dzisiaj 26 maja 2021 roku. Minęła godzina 17. I rozpoczynamy malowanie online, czyli transmisję z pracowni Tytusa Grada. Dziś cóż, mam nadzieję, że wreszcie dzisiaj zacznę malować być może większy cykl, który może być ciekawym przełomem, może nie przełomem, ale ciekawym epizodem w moim malowaniu. Jest to w zasadzie nawiązanie do mojej twórczości sprzed 20 lat z hakiem. Kiedy stworzyłem z hakiem, czy nie z hakiem? Cirka 20 lat. Kiedy stworzyłem cykl niesamowitych grafik. Ale okej. Zaczynamy. Tutaj tak sobie myślałem, że co? Że dam wręcz na czarno dam podłoże, szkic z podłoża. Chyba tak. Dam go na czarno. Nie będzie z tym większego problemu. Ciach. Bierzemy farbę akrylową. Wlewamy do kubełka. Dolewamy troszkę wody. Tak, tylko troszkę, żeby ona nam nie ściekała z obrazu. Dobrze rozmieszamy. Chyba dam większe zbliżenie, co? Będzie lepsze pojmowanie tego, co się dzieje. No to uwaga, zooma robimy. No i pięknie. Rozmieszamy. Dokładnie. I lecimy z tym koksem, proszę Państwa. Mm-hmm.
Czy nie powinienem tego robić pędzlem okrągłym? Chyba to jest... słuszna sugestia. No to szukamy pędzla miękkiego, okrągłego, który nie będzie się bał czarnej farby. No, znalazłem odpowiednie miękkie, ale nie widzę odpowiednio czarnej. Ale zobaczymy, czy coś tu mamy. Ten jest jakby trochę czarniejszy. Wykorzystamy tego. Dobra. No i kontynuujemy.
Nieźle.
No dobra. Pierwsze kształty mamy. Sporo czarnej farby zostało. Wręcz trochę jakby Holender, ho ho. Za dużo. Co by tu dobrze wyglądało, gdyby było mocniej przyczernione? Zaraz pomyślimy. Miękki pędzel od ciemnej farby. Na niego woda. Smużącymi machnięciami sobie chcę coś wykombinować. Trochę przypadek, a trochę ten, jakaś może tendencja. Tylko ochota, żeby wykorzystać resztki. A farba akrylowa, niestety lub stety, w zależności od okoliczności, szybko wysycha.
Dobra. No i powstała taka nerkowata winiecka. No i dobrze. Dzisiaj akurat powstała nerkowata winiecka, a może powstanie z tym razem zupełnie coś innego. Dobra. Chyba dzisiaj po raz pierwszy wyjdziemy z naszym malowaniem na zewnątrz. Przeczytam. Idziemy na zewnątrz. Wychodzimy.
O. I sobie tak zapodamy. Że będziemy działać na płasko. Dostarczam sobie farbę. Transmisja cały czas idzie bardzo dobrze. No i dobra. Jak widać, mamy już wszystko, co trzeba. Mam nadzieję, że to mi nie poleci. Miało lecieć, no to chyba sobie pomożemy.
zaczniemy sobie w ociupinku z jednej i z drugiej strony, żeby nam nie odleciało. Dobra, myślę, że najlepiej zacząć od żółtego, jak zawsze zresztą. Idzie transmisja? Idzie. Dobra. Jeszcze wody nie ma. Tym razem trzeba się bardziej z wodą. Może tylko tyle, a może trochę więcej. Oj, oj, oj! Mocno dmucha nam na nasze dzieło. Chyba sobie zakładamy więcej tych. Przypinek. Przeskrzyniemy z każdego rogu. Jedna przypinka, druga przypinka. No to subtelne dziubnięcia, więc nie będzie specjalnie widać. Nie chodzi o aptekę w tym wypadku chodzi o sztukę. Dobra. Dobra, mamy ile? Mamy godzinę 5. Do żółtej, żółta i roztek. Rozprowadzamy, rozmieszamy farbę. I metodą, ta się swego czasu bardzo dobrze sprawdziła, potraktujemy ten obraz. Pięknie. Widać efekty, widać, dobrze.
musi być dużo tej farby. Tak sobie myślę, że jeśli coś takiego powstanie na płótnie, to będzie mieszana technika. Trochę oleju, trochę akrylu. No ale zobaczymy. Niech to się wszystko w praniu okaże. Dobra, no kontynuujemy. Trochę się czuję jak Jackson Pollock. To jest taka trochę sztuka przypadku. Nie prowadzę precyzyjnego pociągnięcia pędzlem, tylko chlapię, prawie że na oślep. Bierze na oślep. No tu trochę słońce powoduje, że mniej widać, ale nie szkodzi. Niech słońce się też przyda. Staty wrzuca cień. Żółtej farbie na razie podziękujemy.
Dobrze. Żeby się nam nie zasechł ze zbyt dużą ilością farby, pędzel tego przepłuczemy. Dobra, no to co? Z tą czerwienią to chętnie bym to zrobił coś pośredniego. Trochę tej ostrej, żarówiastej. Dobra. I uciupinkę tej ciemnej, takiej karminowej. Niech nam coś powstanie pośredniego. Bierzemy pędzel, który miał do czynienia czerwoną farbą i mieszamy. I mieszamy. No trochę szczęśliwie czy nieszczęśliwie chlapnęło mi się czerwonym na górze, no i dobrze, niech będzie. Sztuka niefortunnego przypadku również jest sztuką.
coś czuję, że tej farby jest dużo za mało, niż ten obraz by chciał dostać. Ale zobaczymy. Ale zobaczymy. Jak ostatnio robiłem chlapane obrazy, to tej farby było dużo więcej. Ale oczywiście na początku było mniej. Tak myślę sobie, że tej farby i tak będzie. Będzie więcej, będzie dużo więcej. On nie zniesie takiej małej ilości farby. No i nasza sztuka przypadku niestety chlapie się poza obraz. To jest oczywistą konsekwencją takiej techniki. No i pomału nam się kończy farba czerwona. Nawet sobie pomyślałem, że jak zrobię kolory podstawowe, to potem może coś namieszam i będę nachlapywał kolory jakieś pochodne, łączone. Ale zaraz pomyślę. Może tak, może nie. Thank you.
kurczę na kędze, żeby się nam nie pozapichał. I teraz chcę dodać farby niebieskiej. Jest tak subtelnie dodana ta żółta i czerwona. Być może te czarne smugi są przesadnie delikatne. Znaczy gadam bzdury. Nie przesadnie delikatne, tylko przesadne, w ogóle przesadne. Te czarne smugi na dole i na górze, ale jeszcze... Jeszcze wiele możemy z tego obrazka wycisnąć. Dobra. Dobra, odrobinę farby niebieskiej. A może jednak się pobawimy kolorami. Pobawmy się kolorami. Żółty do zielonej? Tak, żółty do zielonej. Odrobinę wody damy do kubeczka po farbie żółtej i dolejemy ultramaryny kropelkę. Będzie tak o, symbolicznie. Zobaczymy, co nam z tej symboliki wyjdzie. A, tylko nie wylewać. Rozmieszamy. No i z tego co widzę, żółtej jest za mało. Bo się zrobiła jedynie taka ciemno-turkusowa. Okej. W takim razie kapniemy jeszcze żółtej. I pobawmy się kolorami. No i mamy dziwną zieleń. Taka bladawa jest ta zieleń. Coś mi się zdawało, że jak ostatnio umieszczałem sobie kolory, to dużo ładniejsza zieleń wyszła z błękitu pruskiego. No ale nic. Mamy odrobinę zielonej. Może nie taką wielką odrobinę. Niech ta zieleń nam się tutaj jakoś objawi. I wprowadzi nieco nowszą jakość. Inną jakość.
No właśnie, tej zieleni jest tak mało. Że no dodaję taką szczyptę pieprzu jedynie. Szczyptę. Okej. Ach. Od tego machania pędzlem trochę już ręka boli. Ale może będzie warto. O, słońce już trochę się pochowało. Obraz jest lepiej widoczny. Na razie tyle. Już pierze po wyczerpce, czy na pierwszą planszę. Mam długi do popłacenia. Rozumiem, utrzymanie. Dobra, teraz w drugą stronę. Kolorkiem poszaleć. Jakie otrzymamy kolory? Kiedy dodamy odrobinę niebieskiego do czerwieni. Stop, starczy. Podejrzewam, że będzie tylko lekko złamany niebieski. Będzie trzeba tej czerwieni dodać więcej. Ale zobaczymy, namieszajmy. No dobra, dodajmy. A zrobimy tego. Dobra, no i nam się tutaj wypracowuje jakiś fiolet. Wnosimy kropelkę wody do niego jeszcze. Hu. Ciekawe, czy mnie deszcz zaraz tu złapie. Jak będzie chciał mnie łapać deszcz, będzie trzeba uciekać. Na razie spróbujmy uderzyć kolorem.
Dobra. Może następnym razem nie będziemy przesadzać z tą mandorską winetą, albo inną ją zrobimy. Dobra. To teraz na koniec dochlapmy trochę niebieskiego i zobaczymy, co z tego wyniknie. No dobra. Sporo tego niebieskiego. Niech będzie sporo, czemu nie? Czemu nie, czemu nie? I na koniec pochlapiemy wszystko na niebiesko. Bardziej od dołu. Ale samą górę też dopieścimy. Ciekawe, co z tego wyniknie. Już mi się zdaje, że kolejna warstwa nachlapanej farby będzie piątek.
Dobra. Niech nam się teraz trochę przesuszą nasze cuda. Mam jeszcze taki mały szalony pomysł, ale a to następnym razem. Niech się nasze cuda przesuszą. Cza. Dobra, niech się to przesuszy i będziemy jeszcze dzisiaj coś domalujemy. Coś dzisiaj domalujemy? Może tak, może co nieco małe domalujemy. Tak jak mi się coś tam kroiło, że o, może to, może tamto. Coś domalujemy, ale za chwilę. No i co? Będziemy zabierać na ten, na sztalugę. Czy jeszcze nie? Nie pada, więc jeszcze nie. Niech sobie zaschną ostatnie mokre krople. Ta czarna wineta jest niepotrzebna. Ona zaciera całe wrażenie, jakie to mogłoby być. Dobra. No to będzie kolejny jedyny w swoim rodzaju efekt chlapanego obrazu. Mieszanego obrazu. Malowano chlapanego. Jeszcze parę minutek poczekamy.
I lecimy. Dobra, lecimy z tym cudem na sztalugę. O, dziełem jedynym w swoim rodzaju jest nachlapany karton. Widać, którędy była chlapanka. Już się bałem, że mamy jakieś zakłócenia. No, tu niestety jest ciemniej, mniej widać. Dzienne światło zawsze było bardziej blikliwe. Którą tu mamy godzinę? 18:25. O, wróciła sieć, bardzo dobrze.
Tak jest. To sobie zapodamy.
No dobra. Co my tu możemy jeszcze zrobić na dzisiaj? Bałem się to ruszać, ale chyba nie ma co się za bardzo strachać. Przyniosę kubełki i coś tu jeszcze posmaruję. No i sobie poszalejemy. To do niekoniecznie czystego kubełka żółtego. Do niekoniecznie czystego kubełka żółtego dodamy sobie czysty żółty, który nam się trochę zapaskudzi. Niewiele. O, tyle. Trochę wody i koniecznie. Teraz polecimy po paluchach. I to nakropienie, które było, trochę przebija przez farbę. I się robi ciekawe.
Dobra. Teraz to złamiemy troszkę, żeby nie za bardzo. No to musi być strasznie mała kropelka. Jakby się nie okazało, że jest za duża. Strasznie mała kropelka. Jednak kapnę tu jeszcze żółtego, bo jednak chyba się zrobiła za bardzo pomarańczowa. Chyba się zrobiła trochę za bardzo pomarańczowa. No, nieźle, nieźle. Powinien może to bardziej wchodzić w jakieś takie niuanse i się rozpływać, ale może następnym razem. Dobra. Myślę, że ta praca będzie również przeznaczona dla patronów z portalu Patronite, którzy wspomogą mnie kwotą 100 lub 200 zł. W przypadku 100 zł jedna praca na papierze, w przypadku 200 zł dwie prace na papierze. Zapraszam na patronite.pl. Tam również jestem Tytus Grad. A dla wielbicieli rynku sztuki zapraszam na dzisiejszą aukcję w Pragalerii 19.30. Na onebit.pl można licytować.
Te łapki chyba będą tylko czerwone. Tam sam dudam najmocniej uczerwienionym czerwonym. Tak się zastanawiałem, czy je tutaj jeszcze dopieszczę. Znaczy żółte, pomarańczowe, czerwone. Myślę, że jeszcze dam poniżej. No, chyba ten ton jest. Ten ton jest za. Za jasny. Za dużo jasnego czerwonego. No dobra, się zaraz okaże, co z nim zrobić. Dobra. Co zrobić z tym nadmiarem czerwieni w ręku? nic. Nie lubię, jak mi farba idzie na zmarnowanie. Dobra. Dobra. Nie lubię, jak mi farba będzie na zmarnowanie. Co teraz zrobię? Myślę, że wpierw dokończę to, co chcę dokończyć. Czyli wypłuczę pędzel z tych jasnych czerwieni i tu do takiego upytłanego kubełka fioletami dodam ciemnej czerwieni. I tą łapkę wykończę od dołu.
No dobra, zostawmy go do piątku, bo nie wiadomo, jak jeszcze będę mógł to teraz zepsuć. A ten nadmiar akrylowej czerwieni, który mam w kubełkach, smarujemy sobie to nasze nieszczęście. Generalnie malować akrylem po oleju to zbrodnia, ale potem mam nadzieję, że to jakoś się wszystko schowa. Moja ścierka do palety. Nadmiar brudnej, mokrej farby, nikomu niepotrzebnej. Wcieram w to płótno. Już od paru tygodni. To, co mi zostaje, co mi się nie podoba, Dobra. Czerwony pędzel. Teraz użyję do... Czy na pewno to jest czerwony pędzel? No tak, wrzucę jest tutaj. Dobra. Teraz użyję do nadmiaru jasnej czerwonej.
Dobra. No i cóż, powstało wielkie, nie wiadomo co. Na szczęście nie można tego nazwać wielkim nic. Jest to wielkie, nie wiadomo co. Na dzisiaj kończymy. Na dzisiaj koniec malowania online. Zapraszam w piątek na 17. Może znowu coś fajnego powstanie. Podejrzewam, że to co powstanie to będzie dużo fajniejsze niż to. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.